Cześć, witajcie z tej strony Mafia Solec, a ja witam was w Farming Simulator 2015 i wiem, nie było mnie przez kilka dni, zrobiłem sobie małą przerwę od FS-a, a ja witam was na SVHM, nie wiem jak to ta mapka się tu zwie, zaraz zobaczymy, FS Hamoding Map. Już był jeden odcinek, coś tam wam się spodobało, coś się wam nie spodobało, wtedy były lagi, to wam się wcale praktycznie nie dziwię. Dzisiaj pracowanko, tu taki bardzo ładny sprzęcik, jak widzicie na swych pięknych ekranach. I co, pogadamy sobie zaraz, taki luźniejszy let's play będzie, no bo z tej serii raczej będą takie let's play'e, jak nie będę miał co nagrać, albo nie chcę mieszać coś w serii, wiecie, to będę sobie nagrywał właśnie tutaj na tej mapce. Nie było mnie, kochani, kilka dni w domu nawet, praktycznie. Próbowałem coś zrobić z tym komputerem, więc pojechałem sobie do brata, tak jak wspominałem. No i na szczęście, nieszczęście kupił PlayStation 4, także komputer poszedł na bok, praktycznie całe dnie graliśmy. O, tutaj polecimy sobie, bo tamtędy nie dojadę. O, dobra, o Jezu, jak tu trzeba powoli jechać, żeby ta nie pourywać tu nic nowego. I dlatego tak postanowiłem zrobić sobie małą przerwę od nagrywania, od FS-a, od czegokolwiek, od komputera, dlatego że całe święta praktycznie przesiedziałem przed komputerem i no tak sobie wyszło, bo jak wyszło. Więc postanowiłem sobie taki mały urlopik zrobić. I myślę, że wyjdzie to na plus, będzie teraz o czym porozmawiać. Także dzisiaj, kochani, taki piękny dzień, bo mamy Sylwester. Ja wróciłem po południu, więc to nagrywam na szybkiego. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj wrzucić, bo praktycznie nie wiem jak to wyjdzie z moim renderowaniem, także dzisiaj nie będę może jeszcze przesadzał z długością tego odcinka. Postaramy się uwinąć w jakieś 10 minutek, 12, 13, żeby mógł ja wam to wyrenderować, zanim sobie pójdziecie na jakąś tam jumprezę, alkohol party lub inne takie podobne. Czekajcie, bo nie przełączyłem sobie. O, widzicie, tutaj bardzo ładnie mi tu opuściło. O, także zbieramy, poszło. Troszkę sobie zmniejszymy może. O, 15 na godzinę, myślę, że to... O Boże, ty mój herbaty zaparzę. No, także fajnie, naprawdę super. Daleko żeśmy ujechali. No, fajnie, fajnie się najeździmy, także będzie co robić. I zaczynając tak, jeśli chodzi o sprawy komputerowe, że tak powiem, mapa typowa Polska Wieś jest skończona, muszę teraz cyknąć jakieś fotki, zrobić szybkie sprawdzanko i upinam ją Brączkowi, więc Brączuś powinien dostać ją na dniach, na sobotę mam nadzieję. I też modpack już praktycznie jest zrobiony, nie wiem czy jakiś ciągnik czasami jego nie buguje, z racji tego, że wcześniej jak wchodziłem było wszystko ok, a teraz wywala mi Giantsa, wywala mi grę. Dodał mnie, może kojarzycie, takiego Deutscha z 80 koni i dodał Steyera takiego. Kiedyś tam na odcinkach chyba był któregoś z nich. Dlatego też muszę sprawdzić te dwa ciągniki, no bo któryś musi bugować, bo tak jak tutaj wbiłem sobie na inne mody, wszystko działa idealnie, że tak powiem. Kurde, mogłem sobie na przycisk zrobić, żebym wiedział, że to tak będzie dzisiaj sypać. Dlatego też muszę to sprawdzić, dokończę modpack, no modpack naprawdę będzie super. Wiele takich maszyn, na których nie widziałem, na niektórych skrątkach, niektóre też przerobię na modpack. Do modpacku, wiecie, tam troszkę ulepszę teksturki, ale ogólnie wszystko jest dość fajnie zrobione. Na pewno nie chcieliśmy tych samych maszyn wielu, bo niektóre naprawdę zostaną, bo były dość spoko takie z osprzętowania. Ciągniki chcemy wymienić, no bo z racji tego, że dostaliśmy jakieś tam kredyty, chuje moje dzikie węże. Ale dobrze, to pogada się na takim prezentującym może modpack i mapę odcinku. Więc taka krótka informacja na temat tej mapy i dopiero serię zaczniemy pewnie gdzieś tak, no, po nowym roku. Może 5, 6, zobaczymy jak to z Brączkiem, jak tam u niego ta blokada, bo nie wiem, naprawdę nie gadałem z chłopakami przez 4 dni. Teraz też na szybko wróciłem, od razu odpaliłem tylko komputer i przygotowałem serwer, żeby to szybko nagrać. Ogólnie dzisiaj Sylwester mieliśmy bawić się razem z Mikim na taką imprezę z naszymi znajomymi, ale niestety nie wypaliło, kolega się pochorował, jedna koleżanka nie może, aż wysiadłem z tego wszystkiego. No i tak nie ma sensu iść w 4 osoby, czy tam w 3, dlatego też każdy coś tam robi, Miki jedzie chyba do Kazia, no do mnie przychodzi Karolina, także no my zostaniemy raczej w domku albo gdzieś się przejedziemy. Także no ten Sylwester i te święta w tym roku to wielki, wielki nie wypał, że tak powiem. Dobrze, to by było z takich spraw, takich wiecie, informacyjnych może, teraz pomyślę, bo sobie wiem, że chciałem ja wam przekazać, kurde, ale co? Na temat komputera, wiecie, kochani, kurde, no to najważniejsza sprawa, praktycznie jak widzicie, idzie teraz ogarnąć już.
No co, sprawdziliśmy komputer przedwczoraj. Tak, bo postaram się to dzisiaj wydać. Sprawdziliśmy komputer przedwczoraj tak na szybko, bo to cały czas PS, PS, PS. I tak na pierwszy rzut oka, no wszystko jest ok. System naprawdę chodzi super, rewelacyjnie. Największy problem jest w tym, gdy wchodzimy do jakiejkolwiek gry. Znaczy był problem, jeżeli wchodziliśmy do jakiejkolwiek gry, komputer nie dawał sobie po prostu rady. Pobraliśmy jakieś tam programy, wszystko sprawdzi. W ogóle najlepsza pompa była z tego, że pobraliśmy program do temperatury i pokazało mi, że procek jest o temperaturze 130 stopni. Ja mówię, kurwa, spali się, nie? Wyjęliśmy to, bierzemy w rękę, a tam nic, praktycznie nawet się ciepły nie zrobił i on miał taką temperaturę podczas właśnie, gdy nic nie było robione z nim, tak? Dlatego, a reszta była bardzo dobrze wręcz, we wszystkich tam stopniach, jak tylko było dobrze, to było ok. Boże, co ja teraz powiedziałem, to ja nie wiem. Dlatego też postanowiliśmy go rozkręcić, patrzyliśmy wszystkie kable, no i okazało się, kochani, że wentylator, nie wiem czemu, poluzował się. Jak mam na cztery takie zatrzaski, trzy z nich praktycznie wyszły, on w ogóle się odkleił. Wiecie, pasta się odkleiła, wszystko. I nie dziwię mu się, no bo praktycznie jak komputer rozruch, wszystko, wiecie, korzystamy sobie z niego normalnie, jest ok, tak? Nie potrzebuję tam jakiegoś procesora zużycia, a wiecie, wchodzenie do gry było wtedy, no i się nie dziwię, że mu się nic nie stało, bo jeżeli on nie miał żadnego chłodzenia, no więc na całe szczęście brat miał taki sam wentylator, ale nie było aż potrzeby, trochę pasta, nie powiem, się rozeszła i muszę właśnie kupić pastę teraz i wymienić, ale no dołączyliśmy ten wentylatorek, no i powiem wam, że no o Jezu, co ja teraz zrobiłem, nie patrz ta na tu, ja też nie patrzę, ja pierdolę. Dobra, czekaj, to ja to spróbuję jakoś zrobić, popchnę ją może lekko. Grażynka, proszę, idź. Dobra, nieważne. To się wytnie albo nie będę wycinał, żebyście nie mówili, że jestem okrutny. No i mówię, no tutaj niestety się okazało, że to wina była wentylatora. No i na to wychodziło, no powiem wam, wbiłem FIFA, już jest ok, wbiłem teraz w FS-a, na moich mapkach jest ok, na tej jeszcze wiadomo tam gdzie niegdzie laguje, ale już jak widzicie już jest o wiele, wiele lepiej niż na poprzednim odcinku, także myślę, że FS na razie będzie do ogarnięcia, ale już złożyliśmy. Wyszliśmy, poszukaliśmy trochę, mój brat jest informatykiem, ma tam sporo kumpli, którzy wcześniej mi też składali komputer, no i popatrzyliśmy, no i złożyliśmy taki dość zajebisty komputer za 3 kafle, także myślę, że kolejne jakieś tam moje wydatki, jakie będą, to będzie właśnie komputer. Do tego muszę teraz kupić sobie ten dysk SDI szybki, wrzucę tam Windowsa tylko i zobaczymy, może to coś też jeszcze na razie pomoże, no bo braciak ma, nie powiem, SDI, komputer mu się włącza, nie wiem, żeby was nie skłamać, ale to jest kilka sekund, nie wiem, 4, 5, 6 sekund, on nie zdąży nawet wyłączyć monitora, jak kliknie wyłącz komputer, nie? Także no, pozdro 600. I nie powiem, on ma bardzo taki, praktycznie ma to samo, tylko ja będę miał, on już tam kupował jakiś rok temu, czy pół roku temu i powychodziło już o lekko większy model, tak? Więc jeszcze będę miał lekko lepszy od niego, ale jego to jest mózg rozjebany, nie? Jak on wszedł do FS-a, jak on wchodzi do gier, to ja po prostu powiem wam, że nie odchodziłbym raczej od komputera. Chłopaki mają dobre komputery, też nie powiem, u nich naprawdę jakość, Brączek ma super komputer już, jakość jest naprawdę rewelacyjna. Może wreszcie coś mi się uda zrobić z Camtasią i będę mógł renderować te szybciej filmy, tak, dlatego też by były po 2 odcinki. Też i z chłopakami by było więcej czasu grać, no bo wiecie, jak oni renderują sobie 10 minut, ja 3 godziny, więc nie ma czasu już później, żeby zagrać. Jejku, jaki ja dzisiaj rozgadany, ale no widzicie, takie przerwy mi pomagają. Dlatego też, no na razie ten komputer jeszcze mam nadzieję, że coś potrzyma. Później ten dam siostrze, także ona nie wgrywałaby mi swojego syfu, tych simsów itp. itd. Ona ściąga jakieś duperele, więc często coś tam może wyłapać, jakiegoś wirucha. Więc zobaczymy, no mam nadzieję, że jeszcze coś mi ten komputer potrzyma, żeby udało mi się coś ponagrywać dla was, kochani, i pokończyć te mapki, bo teraz mam sporo wydatków. Studniówka, wiecie, obkupić się, zapłacić, to nie byle co. Garnitur teraz co kupiłem, jakieś ciuchy i 1000 zł nie ma. Teraz 500 zł ponad na studniówkę mi pójdzie. Wszystko ze swojej kieszeni, więc wiecie, no kurde, lipa totalna jest, że tak powiem. Ale no trzeba. No taka studniówka to raz w życiu, więc żal by było nie iść. No i co? Tak praktycznie to, kochani, to wszystko by było. Tak, z takich najważniejszych, tak? No bo Lusiowa na razie nie tykam. Chcę już skończyć tą... Tak myślałem, że tu zaraz szybko procenty pójdą, mówiliście, jaka hałda była nasypana. Jeśli chodzi o Lusiowo, to nie było nic ruszane.
Nie było nic ruszane z racji tego, że chcę skończyć tą nowoczesną. Tam pobawić się z tym modem śniegu właśnie. Zrobić śnieżną mapę, zrobić ze 2-3 odcinki, tak żebyśmy później na wiosnę sobie fajnie z wiosną ruszyli już na tej mapce. No i później od razu biorę się z automatu za bolusiowo. Później oczywiście chyba raczej wezmę się za 13, no bo 13 nie powiem, przydałaby się na pewno na kanale. Z racji tego, że wychodzi naprawdę super mapka, są super mody. No i 13 nie ma, a oglądacie naprawdę, jest aktywność i widzę, że chcecie tą 13. No i później z automatu oczywiście leci raczej nowoczesna, bo już Boże, ja już ją mam z rok albo więcej i nic nie jest praktycznie przy niej robione. Ale no teraz wiecie, teraz jak już rzucę na nową podstawę, wszystko praktycznie od nowa, jeszcze jakieś fajne budyneczki na pewno wyjdą, no bo wiecie, no czekałem na tą gospodarstwo Gold Foxa, ale no teraz wyszło tyle map, że to jest masakra. Postaram się jakoś przerobić, żeby ono wyglądało troszkę inaczej niż to Gold Foxa, żeby wiecie, no troszkę można było pograć, ale wprawdzie było to gospodarowione na mnie, więc no żal, żebym tego nie wziął. Zrobię może dwa gospodarstwa, że jak ktoś nie będzie chciał grać na tym, to pogra na innym. No i właśnie powiem wam, że już mi się znudziły te polskie mapy, te malutkie. Nie powiem, jest fajnie, ale miałem za dużo tych polskich serii, z takich polskich mapek. Będą oczywiście. Wprawdzie polskie najlepiej mi idą, muszę się sprawdzić też w jakichś troszkę większych. PGR był, ale PGR, no to wiecie, to nie jest aż taka jakaś ogromna mapa i nie było tam dużo roboty, kilka pól gospodarstwo i dziękuję bardzo, do widzenia, dobranoc. Dlatego też jest jak jest. Kochani właśnie, w następnym odcineczku chcecie słonecznik, bo tu zajebista tekstura słonecznika jest. I myślę, żeby dość fajne takie żniwa, jeszcze u mnie na kanale nie było słonecznika, nie było takich w ogóle innych upraw. Myślę, że byłoby bardzo fajnie. Jakiś kombajnik sobie ogarniemy też inne, bo chcę na każdym odcinku jakimś troszkę innym sprzętem robić. Dlatego też 2000 łapek, kochani, polecimy sobie właśnie z taką fajną akcyjką. Zapraszam na grupę, macie ją w opisie. Co tam jeszcze z takich ważniejszych spraw? Facebooka macie w opisie, link do poprzednich filmików. A zresztą bijcie na kanał, będziecie wszystko widzieć. No i co? To by było, kochani, na tyle. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę wam szczęśliwego nowego roku, no bo to wreszcie najważniejsze. Dzisiaj miał być od tego odcinek, a praktycznie od niczego nie zacząłem innego. A miało być od tego, więc zacząłem tak z dupy. Także kochani, oby ten rok był o wiele, wiele lepszy. My zrobimy sobie jakieś podsumowanko tego roku, bo naprawdę ten rok był rewelacyjny dla tego konta. Po nowym roku wrócimy sobie też z filmami z reala, trochę żeby wiecie, odpoczęła główka od gier, ale nie martwcie się, wszystko zostanie w takim spokoju. No to co, kochani, jeszcze raz szczęśliwego nowego roku. Widzimy się jutro prawdopodobnie, może jakaś FIFA, może coś takiego, żeby wiecie, żeby coś było, żeby wam się nie nudziło. Także kłaniam się nisko. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, hucznego Sylwestra, cześć!